to jest uniwersalna kultura, która panuje na całym świecie i ma znaczący wpływ na inne gatunki muzyczne, czego dowodem są różne remiksy w stylu, w różnych stylach muzycznych, które różni DJ robią. Tak samo jak hip-hop zapożyczał z jazzu, bluesa i solo, tak teraz takie taneczne rozgrywają sami, które w latach 80. były bardzo kultowe dla hip-hopu. Także to nie jest tylko yo, jamal, mnie tak naprawdę wkurwiają te rzeczy, jak widzę na reklamach klienta z Kasparami i to. To jest jedyny raz, kiedy ja robię coś takiego przed wami. Jeżeli ja udzielam wywiadów, to ja nie mówię jakoś po chińsku, czy po, ja mówię po polsku i mówię normalnie. Ale niektóre, ale na przykład dzieciaki, które podchodzą do mnie, mówią do mnie takim slangiem, że zbitką tekstów zasłyszanych i przyswojonych dzięki rodzimej scenie hip-hop. Jo, jo, to będę, to ja. A co ty jesteś? Po polsku do mnie dalej. Powykręcani jakoś kogo, nie wiem. Nie wiem, no jest strasznie przykro, że jest też taka duża rodzina, ale dopóki będziemy traktować tą muzykę w sposób godny i w sposób właściwy, a co za tym idzie poważny, to jest, to będzie w porządku. Zawsze też, jak w każdej muzyce, są frajerzy i ludzie, którzy dany gatunek traktują w sposób użytkowy, czyli trzeba osiągnąć korzyści finansowe, gdzieś tam zaczepili się, bo nie wiedzą, co w ogóle mają robić w życiu. Mieli kolegę z grobu, który coś tam robił, to chodzą, żeby zespół, będziemy mieli pewno deal czy coś tam. Tak. Też 100% pogardy jest dla niektórych postaw w hip-hopie i tak naprawdę w każdym gatunku toczy się nieustanna walka w opozycję. Również też pewnie o sprzedaż, popularność, ale to są sprawy drugorzędne, ale generalnie ja traktuję to też na zasadzie troszeczkę sportowej rywalizacji. Ale byle zdrowej. Pytanie, kolega, nie wiem, czy nie wyszedł temat, może mówić ściśle o muzyce. Chciałem cię zapytać, bo ja zajmuję się realizacją dźwięku i moją pasją od dziecka jest muzyka jako wpisany w rap. I przyszedł do mnie różne etapy, słuchałem już minus, uważam, że muzyka tak na swoim artyście z językiem wszechświata. Ale chciałem cię właśnie zapytać o Fisza, bo ja na początku, jak zaczynałem słuchać jego muzyki, stwierdziłem, że to jest koleś, który zresztą zacząłem od słuchania, akurat przyznaję szczerze, od twojej całkiem nowowicze. To było takie jakieś dla mnie początek, zresztą mówisz o jazzmenach tam na tej płycie, których ja też słuchałem dużo. I chciałem cię spytać o Fisza. Na początku dla mnie Fisz był artystą, który mówił, ja tam jakiś koleś, który ma tatusia barbeskiego, jest nie wiem, z Warszawy i w ogóle miał od początku wszystko ułożone u podstaw, nie musiał się starać. Ale w pewnym momencie zrozumiałem jego, że to nie jest taki zwykły dzieciak, który tam zaczął wymować, tylko po prostu ten koleś ma coś do przekazania, tylko w inny sposób niż ty. Chciałbym, żebyś się odniósł do niego, odnosi na przykład Enviego, który z Poznania jest zajebistym producentem. Chciałbym się odnieść, jak ty uznajesz tę muzykę, ten styl w ogóle, bo to zupełnie inny brzmi niż ty używasz. On używa grana łuków, ty najczęściej korzystasz z jakichś bitów wymienionych przez siebie. Jak ty podchodzisz do Fisza? Kim on dla ciebie jest? Czy masz jakiś kontakt z nim? Miałeś? Miałem, parę koncertów. To najczęściej na zasadzie festiwali, bo ciężko było połączyć tak dwa różne gatunki, które jakby wychodzą z jednego źródła, nie? Spoko. Myślę, że to jest też... No widzisz, są artyści i artyści. Ja się uznaję za artystę z krwi i kości rapera i hip-hopowca. On jest artystą tak jakby w szerszym znaczeniu tego słowa, ponieważ korzysta z żywych sekcji, z żywych instrumentów. To poczyni w jakiś sposób, według mnie, bardziej wartościowo o tyle, że to jest już pewna grupa ludzi, która robi muzykę i traktuje ją poważnie. To nie jest już banda szczeniaków krzycząca do mikrofonu na podkładzie z taśmy, tylko to już jest szukanie czegoś głębiej. Ja na przykład cenię sobie granie z żywymi bandami i to jest dla mnie niezapomniane przeżycie, bo to jest zupełnie co innego. Można zupełnie inne rzeczy zrobić, inaczej zinterpretować. Możesz nie rąbać swoich zwrotek, możesz freestyle'ować, możesz zrobić coś wielkiego, tak jak OSTR teraz ze Sofą jeździ i przecież no, wspaniałe sukcesy. Wiesz co? To, co robi Fisz, nie pozostaje mi obojętne i ja sobie to cenię, ponieważ ja wiem, że on
widzi w tym jakiś sens. Też myślałem, że myślę, że też jego edukacja muzyczna była inna niż nasza, ponieważ on pewnie przeszedł kilka stylów muzycznych poprzez to, że ojciec był muzykiem. I myślę, że to miało jakieś kolosalne znaczenie. On też wyszedł z podwórka z panem LKX i nagrał pierwszą płytę stricte rapową, potem przyjaciele i tak dalej. Ale za chwilę jego solowe projekty pokazały, że to jest artysta zupełnie poszukujący, cały czas poszukujący. Ja się uważam za artystę poszukującego z racji tego, że cały czas nie chcę powiedzieć cały czas tego samego, tym samym, w ten sam sposób. Też szukam jakichś nowych form, ale on ma zupełnie inne miany. To jest taki po prostu jego w ogóle styl rapowania bardzo jest zbliżony do tak naprawdę do swojego Mos Defa, Radara Nowojorskiego. Ja to wyczułem bardzo szybko. Ale na tym koniec jakby odniesień tam porównań do tego, co robisz. Spoko, dla mnie spoko. To jest artysta, który ma swoją publiczność i na pewno na koncert Fisza nie przyjdzie fanpage tak naprawdę. Nie, no ja bym przyszedł. Wiesz dlaczego nie? Okej. Okay. Nie, wiesz dlaczego? Bo ja uważam inaczej. Ja uważam, że muzyka... Ale tak, na przykład ten, wierz mi, że obecnie to jest tak mocno podzielone, że już nawet ludzie, którzy chodzą na koncert o Estera, to już jest też inna publiczność. Bo na przykład o Esterze zaczęło się mówić, że to nie jest tylko genialny freestyle'owy zilaper, tylko że to jest zbzikowany artysta, który ma też sekcję ze sobą, że to i że ludzie niezwiązani z hip-hopem zaczynają przychodzić i to już w znacznym stopniu na jego koncerty, ponieważ mówi się, że to jest ktoś, kogo warto obejrzeć, że to jest niezły film, zakręcony klient, który da ci po prostu niezapomnianą dawkę przeżyć i emocji i też jakby wychodzi troszeczkę ponad to, z czym był utożsamiany, że troszeczkę robi cały czas hip-hop, robi to cały czas na bardzo dobrym poziomie, zaprasza światowych raperów na płytę, za co szacunek ogromny przede wszystkim Ella Sansy, Satisfakcju i Sadek Tekst z Brand Nubian. Jestem pod strasznym wrażeniem, nawet mu zazdroszczę, ale powiem tobie, że jest postrzegany, ja go postrzegam, jako muzyka już troszeczkę wydająca się innych form i nie wiem, jest tu pewna analogia, ponieważ Fish i Ostry są z jednej wytwórni, Asphalt Records, która zawsze będzie troszeczkę miała inny profil.